panom. Dobry wieczór państwu. W miejscu na co dzień zwanym halą sportową Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, a dziś z piękną salą balową spotykamy się w tą niezwykłą, magiczną, studniówkową noc. Za oknem zimowa aura, a w sercach studniówkowiczów radość, duma i zaduma. W końcu już niedługo pożegnać trzeba będzie na zawsze mury starej szkoły. Studniówka to czas zabawy. To okazja, abyśmy spędzili razem beztroską i wesołą noc. To chyba pierwsza taka noc w życiu, kiedy uświadamiacie sobie, że jesteście dorośli. I nie chodzi tu o wygląd. Piękną suknię, elegancki garnitur, modną fryzurę. To poczucie, że dojrzeliście do tego, aby zmierzyć się ze światem i ze swoimi marzeniami. Nie mogę wam obiecać, że będzie to łatwe, ale nie ma rzeczy niemożliwych. A o marzenia trzeba walczyć. Mimo trudnych czasów, w jakich przyszło nam żyć, nie rezygnujcie z marzeń. Bardzo się cieszę, że tego wieczoru mogę być z wami i z wielką przyjemnością dostrzegam blask w oku wyrażający wasze podniecenie. W kalendarzu każdej polskiej szkoły studniówka jest dniem zdecydowanie świątecznym. I w tym świątecznym dniu serdecznie witam gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Drodzy państwo, jesteśmy zaszczyceni, że jesteście z nami. Jest mi niezwykle miło powitać panią Teresę Bartosiewicz, przewodniczącą Rady Powiatu Radomskiego. Gorąco witam panią Barbarę Siek, kierownika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Pionkach, reprezentującą burmistrza miasta Pionki. Cieszę się, że nasze zaproszenie przyjęła przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły, pani Anna Pisarek. Szczególnie serdecznie witam wszystkich rodziców, sprawców tego dzisiejszego balu. Witam grono pedagogiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość ze swoimi bliskimi osobami pod przewodnictwem pani dyrektor Sylwii Śmietanki i pana kierownika Daniela Maciejewskiego. Witam was, moi drodzy. A w imieniu nas wszystkich serdecznie witam maturzystów 2017 wraz z osobami towarzyszącymi. Mam przyjemność powitać klasę trzecią PL z wychowawczyniami, paniami Małgorzatą Sulimą i panią Iwoną Sekułą. Witam klasę czwartą GMT wraz z wychowawczyniami, paniami Dorotą Jończyk i Ewą Belowską. Witam klasę czwartą HT z wychowawczyniami panią Jolantą Sulimą i Anną Wątorską. Witam klasę czwartą LZT z wychowawczynią panią Beatą Wilczarczyk. Witam przedstawicieli klas przedmaturalnych. A gdzie brawa dla przedmaturalnych? Szanowni państwo, ponoć żadne wydarzenie
nie istnieje, się nie sfiluje go telewizja. Witam zatem kamerzystów, fotografów, reporterów z portalu Piątki 24 i Kuriera Piątkowskiego oraz zespół muzyczny Silvers, którzy uświetnią i uwiecznią dzisiejszą uroczystość. W radosny nastrój tej nocy wprowadzeni zostaliśmy tańcem narodowym polonezem do muzyki Wojciecha Kilara, przygotowany choreograficznie przez panią Annę Góralską i pana Mateusza Pieńka, czyli taką naszą panią Nikolę Pawłowicz i Agustynę Górolę. Szanowni uczestnicy zabawy, ostatni rok w szkole to natrętnie pojawiające się słowa. Matura, punkty, egzaminy. Na szczęście pojawia się miły przerywnik, studniówka, na który może wielu czeka z większymi emocjami niż na dzień ukończenia szkoły. Piosenka z czasów mojej młodości mówi: taki dzień się zdarza raz, tylko raz, więcej nie. I uwierzcie, jest to prawda. Ciąg dalszy mówił: zatrzymać czas, ten, który dzieje się raz, ocalić od wspomnień. I tego wam życzę, żebyście się tak bawili, żeby po latach był to również dla was czas pięknych wspomnień. Ale pamiętajcie, czas ma nie tylko swoją długość, ale i głębokość. I to ona się liczy. Różne bywają głębiny. Czasami lśnią, czasami bywają zmącone. Ale na szczęście jest tak, że im głębsza woda, tym szybciej znika ślad po rzuconych w nią kamieniach. Znów jest wtedy gładka i czysta. W głębokiej wodzie najpiękniej odbijają się promienie słońca. My mamy za sobą mnóstwo pięknych, słonecznych dni. Obyście w tym lustrze głębokiej wody zobaczyli swoje twarze. I jutro po studniówce, po maturze i kiedyś w przyszłości, gdy każdy z was pójdzie swoją własną, mam nadzieję, prostą i jasną drogą. Gdy będziecie kiedyś przeglądać się w tym lustrze, zróbcie troszeczkę miejsca również dla mnie, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się wspomnieniami. Wtedy powiem sobie: Bogu dzięki, że byłam nauczycielką. A wierzę, że dzięki wam tak powiem. Drodzy państwo, gorące podziękowania składam z tego miejsca rodzicom. Dziękuję wam za zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Nie trudno zauważyć państwa wspólny trud. Może wrócą wspomnienia i nie jeden rodzic przypomni sobie własną studniówkę? Szanowni maturzyści, będzie zabawa. Będzie się działo. I znowu nocy będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie i przetańczymy razem całą noc, spełniając życzenie tych oto pięknych młodych dam i sympatycznych młodych panów. Studniówkę 2017 uważam za otwartą. Zapraszam panią przewodniczącą Rady Powiatu, panią Teresę Bartosiewicz. Witam wszystkich uczestników dzisiejszej zabawy studniówkowej. Dziękuję pani dyrektor i młodzieży za zaproszenie na tą piękną galę. Wszystkim państwu, nauczycielom, rodzicom, uczniom
i zaproszonym gościom życzę radosnej zabawy. Niech ta piękna noc sylwestrowa, noc studniówkowa, która jest taką niezapomnianą, niech będzie właśnie niezapomniana, jedyna w swoim rodzaju. Niech przyniesie wam wiele pięknych wrażeń, które po latach będą tematem pięknych wspomnień. Życzę wam wszystkim udanej zabawy. Życzę, aby ten cały wieczór był pełny miłych, sympatycznych wrażeń, a uśmiech, żeby nie schodził z waszych twarzy. Maturzystom życzę, aby wykorzystali umiejętnie ten czas, jaki tam pozostał do matury, i powodzenia, i pomyślności. Ale dzisiaj, tak jak pani dyrektor powiedziała, bawmy się. Jest to czas zabawy. A zatem wszystkim wam życzę udanej, miłej, odpowiedzialnej zabawy. Wszystkim gościom szampańskiej zabawy. I chcę przekazać najlepsze życzenia udanej zabawy od starosty radomskiego Mirosława Śliwirczyka, od wicestarosty Leszka Margasa i od pani dyrektor Wydziału Edukacji Jadwigi Wójtowicz. A zatem niech żyje bal, jak mówiła Maryla Rodowicz. Bawcie się dobrze. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie. Zapraszam panią Barbarę Siech, kierownika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Pionkach. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że pani dyrektor, rodzice i wy, drodzy maturzyści, zechcieliście zaprosić mnie na swoją uroczystość. W imieniu pana burmistrza Romualda Zawodnika chciałam wam życzyć jak najwspanialszych wrażeń z dzisiejszej nocy, żebyście tańczyli całą noc, bawili się całą noc i zapomnieli o tym, że przed wami jeszcze tak dużo nauki. Wszystkiego dobrego i bawcie się dobrze. Ja w imieniu papieżystów serdecznie dziękuję. Zapraszam naszą młodzież. Maturzyści, czas wasz. W imieniu wszystkich tegorocznych maturzystów dziękujemy państwu za przyjęcie zaproszenia na nasz bal studniówkowy i uświetnienie swoją obecnością tej wyjątkowej dla nas nocy. Na ten wieczór czekaliśmy 3, a nawet 4 lata. Dlatego chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego niezwykłego wydarzenia. Rodzicom, pani dyrektor, naszym oddanym wychowawcom, nauczycielom oraz koleżankom i kolegom. Ponieważ już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych, dziś niech nam będzie wolno wszystkich zebranych zaprosić do radosnego tańca trwającego do białego rana. Życzymy państwu cudownej zabawy, niezapomnianych wrażeń i wzruszeń, niezwykłej scenerii stworzonej na dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy pani dyrektor za uroczyste otwarcie balu studniówkowego. Zapraszam uczniów klas przedmaturalnych. Są takie dni w życiu każdego człowieka, które chciałoby się zatrzymać, których atmosfera uskrzydla, nadaje oczom blask i rozświetla twarze. To na tej sali, dzisiaj, tak pięknie przystrojonej, już za symboliczne 100 dni zdawać będziecie ważny, a może najważniejszy egzamin w życiu. Dzisiejsza radość ustąpi miejsca powadze stosownej egzaminowi dojrzałości. Życzymy wam, aby powaga ta przerodziła się w radość z dobrze zdanego egzaminu. My, przedstawiciele klas młodszych, czujemy się zaszczyceni i wyróżnieni tym, że możemy wam towarzyszyć. Dziękujemy za zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość i życzymy wszystkim udanej zabawy. Dziękujemy ślicznie i zapraszam rodziców, organizatorów dzisiejszej studniówki. W imieniu rodziców, tych oto młodych ludzi stojących przed nami, gorąco witam wszystkich zebranych gości. Mijają już 3 lub 4 lata, odkąd nasze dzieci przekroczyły progi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
czyli naszego czerwonego. Był to okres wytężonej pracy nauczycieli, wzlotów i upadków naszych dzieci, szczęścia i radości, wydarzeń, które wypełnią na zawsze wspomnienia lat młodości. Pragnę w imieniu wszystkich rodziców podziękować nauczycielom i dyrekcji szkoły za lata trudu, które wpłynęły na kształtowaniu tych oto młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek, wychowawcom za opiekę, cierpliwość, wyrozumiałość, a czasami słowo otuchy skierowane do nas, rodziców. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły. Niestety, wszystko nieuchronnie zmierza ku końcowi. Zatem i czas spędzony przez nasze dzieci w tej szkole niedługo się zakończy. Za około 100 dni przystąpicie do egzaminu maturalnego. Dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy czeka Was jednak ten wyjątkowy studniówkowy bal. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego maturzysty. To bal oczekiwany z niecierpliwością, wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci na długie lata jako jedno z najpiękniejszych przeżyć. Chciałam Wam życzyć, abyście okazali dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu studniówkowego. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym dobrej zabawy. Oby wspomnienia dzisiejszej nocy mogli Państwo zaliczyć do najpiękniejszych w życiu. Zapraszając Państwa do radosnej zabawy, proszę o wzniesienie toastu za pomyślność balu studniówkowego 2017. Za pomyślność dzisiejszej zabawy.
Gdzie to ma?